daleko nam do standardów, które są na zachód od nas, gdzie człowiek nawet myje te odpady, żeby, broń Boże, tam nikt mu nie zarzucił, że on je segreguje. U nas takie troszeczkę cwaniactwo, ale i też i niewygoda z tym związana. Teraz jak obserwujemy, to pojemniki na selektywną zbiórkę są prawidłowo eksploatowane w budynkach, do których noszą z niskich bloków ludzie śmieci. W naturze człowieka chyba jest coś takiego, że jeżeli już jest papier, szkło, plastik, no to raczej to posegreguje. Problem jest z wieżowcami, gdzie ludzie mają w nawyku, wychodzę na pół piętro, otwieram syp i wrzucam. I segregacji tam praktycznie nie ma. Do wyjątków należą osoby, które w domu segregują i wychodząc na zakupy rozdzielają to. I gmina, która ma obowiązek wykazania się wyższym odsetkiem segregowanych śmieci, w roku bieżącym nas zawiadomiła, że będzie pobierała wyższe opłaty w miejscach, gdzie nie ma segregacji. My zastanawiamy się nad tym, czy jednak nie zamknąć tych sypów. Dla osób mało sprawnych będzie to dodatkowe utrudnienie, bo oni muszą wtedy zjechać na dół windą, pójść do pojemnika na ogólne, pójść do pojemnika na segregowane. No jest to jakiś tam problem zachód. Może pomoc sąsiedzka by tu zadziałała, nie wiemy, musimy się nad tym zastanowić, ale nie ma innego wyjścia. Ustawa jest bezwzględna, jednoznaczna, nie ma segregacji albo jest poniżej pewnego poziomu, stawka razy dwa. I my nie mamy na to wpływu. To jest decyzja ustawodawcy, gmina ją musi wykonać, bo jest z tego rozliczana. W niektórych spółdzielniach jest tak, że pytają się właścicieli, czy w tym miejscu można. No to szczęścia, zdrowia życzę 70 współwłaścicieli w danym budynku. Niech ma jedno zdanie. W życiu nigdy nie do osiągnięcia. Więc musi być ktoś, kto powie, tu ma być i koniec. I chyba innego wyjścia nie będzie. Kwestia jest jeszcze inna. Jeśli cykliczność wywozu będzie pozostawiona tak jak teraz, to w szczególności przy śmieciach, plastikach, które wyrzucamy, one są zabrudzone żywnością, mięsem, który przynosiliśmy z zakupów, zaczyna to cuchnąć, to nie jest komfortowe, więc albo to myjemy, co jest trudne, bo woda jest droga, albo częściej będziemy wywozić. No to jest kwestia dopracowania tego optymalnego rozwiązania. Problem polega na tym, że odpowiedzialnym za zbiórkę śmieci jest właściciel nieruchomości. My tych właścicieli mamy ponad 2000 i w zasadzie oni za to odpowiadają. My za nich to robimy. Zbieramy deklaracje, liczymy ile powinno być osób, rozliczamy się z gminą, bez względu na to, czy nam ludzie wpłacają, czy nie wpłacają. Jest to ewidentny błąd ustawodawcy, ale to nie jedyny. My w zasadzie nie bierzemy za to inkasa, czyli nie bierzemy za to wynagrodzenia, czyli robimy to ponosząc dodatkowe koszty funkcjonowania tego systemu. Myślę, że tu wszyscy powinni się nad tym zastanowić i wszyscy powinni zmierzać do tego, żeby ta segregacja była taka, jaką ustawodawca założył.